Po trzech remisach z rzędu przegrywamy niestety u siebie z Pogonią Siedlce 1-3. No i na pewno to nie jest taki wynik, który dzisiaj chcieliśmy. Nie, trudno, żebyśmy chcieli przegrać, to wiadomo, ale mamy do siebie dużo pretensji. Każdy z nas osobno gdzieś tam popełniał jakieś tam większe bądź mniejsze błędy, ale wygrywamy i przegrywamy jako drużyna i nie ma to, że tak powiem, znaczenia, czy jeden, czy drugi gdzieś robi tak, czy inaczej. Reszta musi starać się naprawiać te błędy, a dzisiaj przy wyniku 1-1 gdzieś tam już złapaliśmy odpowiedni rytm, zamknęliśmy Pogoń na ich przedpolu, gdzie oni grali w 10. No i nie ustrzegliśmy się gdzieś tam jakichś zachowań, które doprowadziły do rzutu wolnego i straciliśmy drugą bramkę, potem znowu czerwona kartka i zamiast my się napędzić, to oni się napędzili i skończyło się jak się skończyło. Właśnie, niestety w tej drugiej połowie, kiedy wydawało się, że powinniśmy już ugryźć rywala, zabić drugą bramkę, no to stracimy drugą i jeszcze potem czerwona. To na pewno nie tak powinno być. Z czego to mogło wynikać? No to jest jeszcze młody zespół, który się uczy cały czas i patrząc na gdzieś tam na poszczególne ogniwa, no to my będziemy jeszcze cały czas robić błędy. My nie jesteśmy zawodnikami czy tam drużyną, która ma w sumie, nie wiem, tam 300 czy tam 500 meczów w reprezentacji w pierwszej lidze czy w ekstraklasie. To są poszczególne ogniwa. Młodzi chłopcy przyszli tutaj, żeby się uczyć, rozwijać. Są wypożyczeni z klubów, gdzie grali w czwartej lidze. Grają bardzo dobrze, dużo dają od siebie i starają się. Nie można do nich mieć pretensji, ale te błędy będziemy popełniać, patrząc tak personalnie, to na papierze każdy z nas w tamtym sezonie był gdzieś tam niżej niż te poszczególne ogniwa jakby przeciwników, ale to mówię, my gramy jako zespół, wygrywamy jako zespół, przegrywamy jako zespół i dzisiaj byliśmy słabsi po prostu o te detale. A niestety detale potem decydują, jaki jest wynik końcowy. No i tyle. No. Nie możemy spuszczać głowy, spuszczać czoła w dół, bo jeszcze wiele meczów przegramy, wiele meczów wygramy, ale to jest taka nauczka, która myślę, że musimy tak to przekuć jakby w ten sposób tą porażkę, żeby wyciągnąć pozytywne wnioski, pozytywne jakby wyciągnąć pozytywne zachowania. No i wyeliminować te, które były najgorsze, to taki jest oklepany slogan, tak, że będziemy wyciągać wnioski i tak dalej, ale no tak jak mówię, u nas jest bardzo dużo młodych chłopaków i oni się uczą z meczu na mecz i my tych błędów będziemy jeszcze robić, ale będziemy, mam nadzieję, robić ich z meczu na mecz coraz mniej, a pokazaliśmy z tymi bardzo dobrymi drużynami, że jesteśmy w stanie wygrać. No dzisiaj się nie udało, na pewno jesteśmy na siebie źli, ale ten sezon jeszcze jest bardzo długi i jeszcze wszystko przed nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję.